Cześć! Dzisiaj zapraszam Was na test nowej kolekcji z Maybelline, czyli Gigi Hadid z Maybelline. Tutaj, jak widzicie, właśnie leży sobie część tej kolekcji, którą dostałam ze sklepu Lady Makeup. Postaram się dzisiaj przetestować wszystkie te produkty, które dostałam, chociaż nie uda nam się przetestować wszystkich kolorów. Moje pierwsze wrażenie o tej kolekcji jest takie, że ma ona bardzo ładną oprawę graficzną. Moje dzisiejsze paznokcie w ogóle świetnie pasują do tych opakowań. Pięknie, co? Nie dotykałam jeszcze tych cieni, nie dotykałam też szminek, nie robiłam żadnych swatchy. Tak więc już teraz sama się nie mogę doczekać, aż przetestujemy te wszystkie rzeczy. Mam dwa produkty, które chciałabym nałożyć przed podkładem. Pierwszy to będzie baza. Ona ma jakiś kolor z tego, co widzę. Tinted Primer, tak się to nazywa, czyli baza z kolorem. Bazy z kolorem to nie jest jakaś moja ulubiona rzecz, ale trzeba temu dać szansę, tak więc... To jest baza z kolorem? Widzicie to? Super ciemne, co? Wow. Baza z kolorem. Okej. Ta baza z kolorem pachnie jak podkład. Typowe bazy z kolorem są na przykład brzoskwiniowe albo zielone, no wiecie, takie korygujące, a ten kolor to... Ja nie wiem, co on miałby korygować. Wyglądam teraz na brudną. I to nie jest fajny efekt. Teraz przechodzimy do Strobing Liquid. Kolor jest iridescent. Iridescent? Tego typu kolory zazwyczaj są jednorożcowe. Tak. To jest taki różowy, jednorożcowy kolor. Bardzo lubię nakładać mokre rozświetlacze pod podkład. Chociaż ten kolor nie wiem, czy będzie dobrze wyglądał pod podkładem. Rzeczywiście ten produkt po rozprowadzeniu daje bardzo przyjemny glow i nie jest wcale aż tak dziko różowe. Jak dla mnie ciągle trochę zbyt różowy kolor, ale ogólnie na skórze już to lepiej wygląda. Moja skóra mega dziwnie teraz wygląda, ponieważ mam pomarańczową twarz i takie różowe, błyszczące plamy w różnych miejscach. Mega dziwny efekt ogólnie. Tak więc przejdźmy już do nałożenia podkładu. Mam nadzieję, że nałożenie podkładu tutaj uratuje tę sprawę. Nakładam podkład ze Smashboxa Studio Skin w kolorze 2.1. Świetny podkład. Ostatnio to jest moje odkrycie, moja miłość. Po nałożeniu podkładu na tę bazę mam takie wrażenie, że moja twarz jest trochę ciemniejsza od szyi. Tak więc pierwszy wniosek to baza light medium wcale nie jest light i uważajcie na nią. Brwi wykończyłam sobie pudrami do brwi właśnie z L'Oreala, dlatego może mają taki trochę inny kolor niż to, co widzicie u mnie zazwyczaj. No i powiekę zapudrowałam tym jasnym cieniem beżowym. Jeszcze troszeczkę ją mocniej zapudruję, żeby na pewno się korektor nie zapadał, nie zbierał. Ten cień ma bardzo ładny kolor, ale patrzcie to. Strasznie mocno się sypie. Nie jest to jakiś taki ogromny problem, ale po prostu chcę zwrócić na to Waszą uwagę. Ja osobiście nie jestem jakąś wielką przeciwniczką sypania się. Uważam, że jest to dosyć naturalna rzecz przy cieniach. Z tej kolekcji dostałam dwie paletki cieni. Tutaj mamy taką totalnie basicową, czyli dwa jasne beże, jeden taki troszkę bardziej pomarańczowy odcień oraz ciemniejszy. Te cienie są naprawdę maleńkie, więc bardzo ciężko jest zrobić swatcha. I jak zeswatchowałam sobie teraz ten środkowy kolor, to mam cały palec w pyle. Widzicie? Wszystko pełne pyłu. Zazwyczaj takie pylące się cienie robią mega plamy, ponieważ na początku nakłada się bardzo dużo produktu, a potem on się blenduje prawie w nic. Tak więc, no nie wiem, mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie. No i druga paletka do oczu ma już w sobie cienie błyszczące i nie jest już aż tak basicowa, właśnie przez to, że mamy tutaj dwa piękne, naprawdę piękne odcienie złota. Uj, są mega mocno napigmentowane. Zobaczmy jakiegoś swatcha. Na swatchach też wypadają zacnie. Mamy jeden chłodniejszy matowy brąz, czyli damy radę zrobić blendowanie. No i dwa ciekawe kolory. Takie bardziej różowo-brązowe. Porównując ze sobą te dwie paletki,
Od razu widać, że ta jest dużo ciekawsza. Tak więc dzisiaj używamy tę paletkę i zaczniemy od blendowania tego jasnego brązu na całej powiece. Po chwili blendowania tego cienia uzyskałam taki efekt. Szczerze powiem, że nie jest to wcale aż taki szał. Ten cień wydaje się ok napigmentowany, tak na palcu, a na oku to praktycznie znika. Bez szału co? Ze względu na słabą pigmentację tego cienia nałożymy teraz bardziej różowy odcień, który wydaje się trochę ciemniejszy. Tak więc być może to nam trochę pogłębi ten look. Nieotrzypany pędzel, pełen produktu, daje taki kolor. Nie jest najlepiej, nie? Zgaszę może jedną lampę, żebyście mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda w łagodniejszym świetle. No ale ogólnie nie ma jakiegoś większego szału. Chociaż muszę przyznać, że rzeczywiście ten kolor jest śliczny i bardzo ładnie wygląda do mojego koloru skóry, do mojego koloru włosów, do oczu. I chociaż nie jest to pigmentacja marzeń, to naprawdę jest mega ładny kolor. Zmieniając kolor, zmienię również pędzel na taki malutki, płaski. I mam największą ochotę na ten kolor. On jest taki śliczny rose gold, że aż nie mogę się powstrzymać. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Pędzlem ten cień nakłada się tak całkiem ok, ale teraz spróbuję go nałożyć palcem. Patrząc na to, jak te cienie się zachowują, postanowiłam jeszcze nałożyć na ten różowy cień na środku powieki trochę tego ciemniejszego złota, ponieważ ten różowy nakłada się za słabo. Bardzo ładny kolor, ale niestety pigmentacja i poziom błysku nie są dokładnie tak, jak oczekiwałam, tak więc troszkę zmieniłam plan. A na wewnętrzny kącik nakładam to jaśniejsze złoto, żeby ten makijaż jeszcze rozjaśnić i troszkę odświeżyć. Mam ochotę spróbować tego ciemnego cienia. Nałożymy go na dół i jeśli będzie trzeba, to dołożymy go też na górę. Ten brązowy kolor jest bardzo ciemny, w opakowaniu oczywiście, i ma takie bardziej czerwone podbicie, co świetnie komponuje się z tymi różowymi cieniami na górze i naprawdę bardzo, bardzo podoba mi się ten efekt razem. Staram się w tym momencie zbudować trochę ten cień na dole, żeby ten makijaż był chociaż trochę bardziej intensywny. I tutaj właśnie mam lekki problem, ponieważ ten cień nie buduje się już najlepiej. Zrobiło mi się parę dziur, parę ciemniejszych łat i ogólnie mam w tym momencie właśnie problem ze zbudowaniem pigmentacji. Świetnie się blendował w tej pierwszej warstwie. Zrobiła się naprawdę bardzo ładna chmurka cienia, ale już kolejne warstwy nie idą tak łatwo. Blendując ten ciemniejszy cień na górze, nie wiem, czy zauważyliście, ale doszło do takiej plamy. To mega słabo wygląda. Mega, mega słabo. Z drugiej strony też mam plamę. O, tutaj mam dziurę. Postaram się to załatać, pakując w te miejsca po prostu więcej cienia, małym, zbitym pędzlem. No ale... ale wiecie, to jednak nie powinno tak być. To po prostu nie powinno tak wyglądać. Nawet nie da się dołożyć, ale to jest dziwne. Staram się dołożyć ten cień w tym miejscu, gdzie mam plamę. Wcale się nie dokłada. O kurczę. O, tutaj z kolei z tej strony się postanowił dołożyć. Okej. Okej, ta strona wygląda już całkiem ładnie. Spróbujemy jeszcze uratować tą drugą. No i niestety przy rozblendowywaniu tych brzegów plama postanowiła powrócić. Zapomniałam wam jeszcze powiedzieć, że w tej kolekcji jest również pędzel, który nazywa się Eye Contour Brush. No i właśnie teraz dołożę trochę tego złotego cienia tym pędzlem na środek. On wygląda na pędzel do korektora i to taki
mało precyzyjny, ale o dziwo bardzo dobrze sprawdził się do nałożenia tego błyszczącego cienia. Tak więc nie jest to pędzel do konturowania oka, zdecydowanie nie nadaje się do blendowania czegokolwiek, ale jest to zadziwiająco dobry pędzel do pakowania większej ilości cienia. Tak więc tutaj muszę przyznać, że pędzel się udał. Następny produkt to będzie czarny eyeliner w pisaku. Ma bardzo precyzyjną końcówkę i wydaje mi się, że się polubimy. Tak ten eyeliner wygląda po tym, jak już dokleiłam rzęsy. Wykonturowałam twarz paletą Kat Von D Shade & Light. Mój dzisiejszy rozświetlacz to jest Becca Opal. No i teraz możemy przejść do ust. Cztery kolory z tej kolekcji, które dostałam, to numer G22, G24, G10 i G09. Te kolory są naprawdę piękne. To jestem po prostu ja. To jest mój typ czerwieni. Dodatkowo do każdego koloru jest też liner. Tak więc sięgam najpierw po czerwoną kredkę dopasowaną do tego koloru. Muszę naprawdę tutaj docenić ten liner do ust, ponieważ rozprowadza się jak masło, ma piękny kolor, a do tego przez tę wykręcaną formę jest naprawdę mega precyzyjny. To jest mój ulubiony typ linerów do ust, właśnie takie masełkowe, gładkie, z świetnym poślizgiem. Mega Wam polecam, bo to jest wow. Jeśli chodzi o konsystencję, o pigmentację, równe rozkładanie się na ustach, no to oczywiście Maybelline nie zawodzi, ponieważ ich szminki z tej regularnej kolekcji też są świetne, no i ta kolekcja również trzyma poziom. Jeśli chodzi o pozostałe kolory, to tutaj od prawej macie 22, 9, a potem 10. Chciałabym jeszcze spróbować jasną kredkę na linii wodnej. Bardzo lubię kredki, które są beżowe, a nie białe i to właśnie jest taki idealny dla mnie beżowy kolor. Wow, w sumie nawet nie wiem, czy w swojej kolekcji mam tak dobrze dopasowaną do mnie beżową kredkę. Jeśli się okaże trwała, to będzie to mój ulubieniec wśród tego typu kredek. I w sumie to wszystko skończyło się tak, że zrzędziłam na tę paletkę i zrzędziłam przy każdym cieniu. Tu mi się coś nie podobało, tam mi się coś osypywało, tutaj coś było za słabo, a makijaż końcowo wyszedł moim zdaniem bardzo, bardzo, bardzo ładny. No i bardzo mi się to wszystko podoba. Jedyna rzecz, która mnie trochę boli, to jest tutaj to zakończenie, ponieważ moim zdaniem, jak się przyjrzeć, to jednak widać te plamy od tego brązowego cienia. Wiadomo, że eyeliner uratuje bardzo wiele problemów, ale to nie o to chodzi, no nie? Powinno być dobrze bez eyelinera i z eyelinerem. Natomiast produkty do skóry, jak dla mnie, okazały się absolutną porażką. Zwłaszcza ta baza. Mam teraz na sobie mój ulubiony podkład, czyli Smashbox Studio Skin. I on wygląda słabo. Nie rozumiem tego produktu, nie mam pojęcia, co ta baza ma robić i nawet nie chcę wiedzieć. Nie wydawajcie na to pieniędzy, naprawdę nie warto, mega nie warto. Kolejna rzecz to rozświetlacz w płynie. Ten kolor jest niepotrzebny moim zdaniem. Różowy jednorożcowy rozświetlacz to nie jest coś, co taka zwykła Matyldzia w liceum pójdzie sobie, nałoży na twarz i będzie wyglądać świetnie w szkole. No niestety nie sądzę. Tego wszystkiego przepiękne kolory i świetną konsystencję mają te kredki. Tak więc bardzo Wam polecam właśnie sięgnąć po te produkty. No i na koniec te matowe szminki. Tak jak widzicie, mówię już w nich od paru minut. W ogóle się nie transferują na zęby. Do tego mają bardzo przyjemną, nawilżającą konsystencję. Idealnie równy, napigmentowany kolor. Też Wam bardzo polecam. Niestety najtrudniejszą relację mam z tą paletą, ponieważ efekt końcowy mi się bardzo podoba, a jednocześnie doszłam do niego trochę się męcząc, z małymi problemami, potknięciami, dziurami, no sami widzieliście jak było. Ogólnie myśląc o tej palecie, doszłam do takiego wniosku, że efekt końcowy jest śliczny i skoro już ją mam, to pewnie czasem ją użyję, ale gdybym wiedziała o tych problemach przed zakupem, to bym jej nie kupiła.
Czyli pomimo tego, że efekt końcowy mi się bardzo podoba, to nie do końca ją Wam polecam. Natomiast eyeliner okazał się bardzo ok, jeśli tylko nie będziecie go wsadzać na linię wodną. To, co z linii wody mi ściekło, dało się dosyć łatwo opanować, no i tak jak widzicie, to, co zostało poza linią wodną, świetnie się trzyma. Tak więc jest to naprawdę dobry, niewodoodporny produkt. Nigdzie na opakowaniu nie obiecywali wodoodporności, więc to był mój błąd. Wydaje mi się, że kamera nie nagrała, jak tuszowałam rzęsy. Mam nadzieję, że nagrała, ale jeśli tego nie ma, jeśli nie ma tego klipu, to się obawiam, że nie nagrała po prostu. Ale ten tusz... Ta czarna strona jest fajna. Widzicie, on ma dwie strony. Tutaj ma taką białą stronę z takimi białymi jakby kawałkami waty, włosków, czegokolwiek. No i z drugiej strony mamy regularny tusz. Ją się powinno nakładać tak, że nakładamy trochę czarnej strony, trochę tych włosków, tego materiału, potem znowu czarną i ta czarna strona jest bardzo okej, ma bardzo fajną szczoteczkę, ale te włoski... Gdybym miała podsumować tę kolekcję jednym słowem, to bym powiedziała zawód. Ponieważ ona ślicznie wygląda, produkty są ciekawe z założenia i zrobiły mi po prostu nadzieję na coś wow, a potem jak się już to nakłada, to w większości jest takie mech, ow, au, ej, uff. I to nie o to chodzi, zwłaszcza, że Maybelline naprawdę potrafi wypuścić bardzo dobry produkt i my o tym wszyscy wiemy, a to niestety... Oczywiście to są moje opinie, no i decyzję o zakupie pozostawiam Wam. Jeśli macie ochotę spróbować, to po prostu kupujcie, nie martwcie się mną. A jeśli już kupiliście, to jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Zapraszam Was do komentarzy, no i oczywiście widzimy się w najbliższym czasie na fejsie, insta, snapie i na YouTubie. Bye bye! Właśnie zaczęłam zmywać make-up, jak widzicie, odkleiłam już rzęsy. I zdałam sobie sprawę, że ta szminka po zjedzeniu właśnie bardzo późnego obiadu, mięso, kasza, surówka, te sprawy, wygląda tak. I to nie jest szminka płynna, nie jest to szminka zastygająca. Tak więc ja jestem ogólnie w szoku. Nie poprawiałam tej szminki. I rzeczywiście widać, że tutaj się zjadła. I mam jej znacznie mniej tutaj na środku. Mam lekkie prześwity, ale patrzcie, ona się w ogóle nie rozmawiała. Nie rozmazała. Nie rozmawiała. Wystarczy, zrobię teraz coś takiego. Jestem naprawdę zachwycona tą szminką. Mega, mega zachwycona. Tak więc pomyślałam jeszcze, że tylko na koniec dorzucę takie info o tej szmince. No i teraz już naprawdę kończę. Bye, bye.